z kolegą Jackiem. Zobaczymy, jak pójdzie. Zapraszam. Jest. No, wreszcie taki trochę ładniejszy. Ale powiem wam, że brania nie było widać prawie, tylko znikła mucha. Ładniejszy, no. Większy od tych mikrokleni, które były do tej pory. O. O. Tak jak kolega powiedział, wypuszczamy. O, ładny. Masz? No proszę. Kolega też coś złowił. To jest jego pierwszy wyjazd na muchowe łowienie. O! 23. I co, jak na razie oceniasz to całe łowienie? Podoba ci się? No dajka, to jeśli chodzi o łowienie, to fajne. Naprawdę jest takie... Zwykle mi się to podoba. Mi się, powiem szczerze, bardziej podoba od spinningu. Zwłaszcza, wiesz, ta kwestia tego brodzenia. I tego, że się nie musisz przez te krzole przebijać, że kurwa co chwila jakaś kurwa trawka gdzieś się zaczepiasz. No, a może spróbować, bo z reguły jest ich więcej niż jeden. O, już taki fajny klenik, co? No to 25 km jest tak. Kolego, kolego. Szalejemy. Ach, jest, teraz mam ło... Oż, kurde, poszedł. Urwał się. Zerwał coś, nie wiem co jeszcze. Kurde, balans, nie? No tak, wiem gdzie zerwał. Kurde, no urwał przynętę, nie? A był ładny, naprawdę był ładny. Popatrzyłem na to, kurde, jak ci się kim wygiął, to... Był naprawdę ładny, nie? Jak widzicie, jestem już po wędkowaniu. Coś tam wyjechało, nic wielkiego. Zapraszam na film. Mamy pierwszą rybkę dzisiaj. O, klenik. Taki nawet... Spójrzcie, całkiem fajny na początek. Na rozgrzewkę, dokładnie. Taki 20 parę centymetrów. No nic, spuszczamy. O. Jest następny. O. A to jelec, spuśćcie. Taki fajniutki jelec, naprawdę jak na jelca, całkiem przyzwoity. Takie o, słodko, zimne lipienie. Jednak Jacku łowienie pod prąd jest, ach, piękna zbiórka, jest moim zdaniem skuteczniejsze, nieco trudniejsze, ale skuteczniejsze. Yes. O, zobaczcie, mały klenik.
klub. Ale chociaż miałem wyjście jakieś. O, jest, aj, jest. To jest mikroklonek. Ale na czarnego. Chujowo pod to słońce ci powiem. Mega chujowo. Jest! Nie zauważyłem brania nawet. Cóż my tu mamy? Klonek. Troszkę większy od tamtego. Czarnego robala. Ach, jest. Jest. No, ten chyba największy z tych trzech tutaj, z tego drzewa. To jest drzewko, jest ładne spowolnienie, zobaczymy czy coś się tutaj będzie chować pod tym drzewku. Jest. Słuchajcie, puściłem przynęte i nawet nie widziałem brania. Całkiem fajny klenik, chyba największy dzisiaj. Chyba największy dzisiaj, Jacku. A wziął zupełnie na... Odczepimy go. No już taki... Całkiem fajny kleniu. I wypuszczamy. Jest, wreszcie. Aj dupa, spadł. Jest. Mikroklenik. Ale jest, bo już kurde. Zaczynałem wątpić, czy biorą. Bardzo głodny mikroklenik. No, mam kolejnego maluszka. Oj, 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 ale się żeś niefortunnie zahaczył. Och, ale całe oko, na szczęście. Weźmy się, zdupmy to po jednym środkiem. Jakby można, jedźcie środki. No. Coś tam bierze. Teraz, jak płynie tyle kajaków, to wam wrócą. No właśnie. Ponad 20,
Kolejny. Tym razem ze środka rzeki. Nie, raczej nie, to musiałbyś ode mnie wziąć. Ale nie mogą połknąć, nie? Szarpią, ale nie mogą połknąć. O, jest. Mega. Mega fajna sprawa. Bardziej jak na spinning. Wiesz, przytrzymywanie w nurcie te sprawy. Chcesz spróbować? Koniec sznura albo nawet poczujesz na wędce. No słuchajcie, jak widzieliście, jakieś małe rybki, nic nadzwyczajnego. Ale sporo wyjść, tak na koniec na mokrą muszkę coś się udało też połowić, też nieduże, ale była jakaś tam zabawa. Kolega Jacek też zadowolony mówi, że połowił sobie też trochę. Jeszcze idziemy zobaczyć przy moście, parę rzutów, może coś się jeszcze uda wyskrobać i kończymy na dziś. Jeśli się Wam film podobał, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć!